radny gminy Dobra Mariusz Linder opublikował artykuł, w którym zarzuca innym radnym, między innymi nieszanowanie woli mieszkańców, brak ludzkiej wrażliwości i preferowanie interesów dewelopera. Mariusz Linder sugeruje, że łamane są jakieś umowy ustne i że radni działają na szkodę mieszkańców. Artykuł, który został udostępniony w mediach społecznościowych, wywołał oburzenie wśród części radnych gminy Dobra, którzy uważają przedstawione zarzuty za absurdalne, a cały artykuł za próbę manipulacji i pomijanie faktów. Chciałbym się odnieść do ostatnich informacji, a właściwie dezinformacji, które możecie Państwo przeczytać na portalach niektórych radnych Rady Gminy Dobra. Chodzi mi przede wszystkim o wypowiedzi pana Mariusza Linnera. Aż proszę Państwa, żal to wszystko czytać. Jest to wszystko celowo, prowokacyjnie napisane po to, żeby w kampanii referendalnej jak największy pogłos uzyskać. No i niestety wprowadzić mieszkańców w błąd. Pan Ran Linner zasłynął już nieraz z tego, że nieprawdziwe informacje podawał i teraz no, hipokryzją jest z jego strony zarzucanie innym osobom mówienia nieprawdy, skoro no, można tak na bieżąco kilka przykładów od razu podać. Osobiście pod moim kątem w Radiu Szczecin na antenie pan Ran Linner oskarżał mnie jeszcze kilka lat temu, że uprawiając prywatę doprowadziłem do przesunięcia linii wysokiego napięcia z terenu mojej działki, co było absolutną nieprawdą. Również wiele informacji, które się pojawiały, były dementowane, musiały być dementowane, chociażby niepotrzebna afera z nadużyciami przy wyegzekwowaniu podatku VAT. Pan Mariusz otrzymał wszystkie informacje, pan Mariusz miał wgląd w dokumenty i był pełen podziwu, że jednak taką dobrą robotę zrobiła gmina. A czy gdzieś to zostało zdementowane? Ja nigdzie tego nie widziałem. Również, proszę Państwa, jest też sprawa planów zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowania przy ulicy Granicznej. W tym kontekście naprawdę nie można mówić i odmówić radnym wrażliwości i rozsądnego, merytorycznego działania. Drodzy mieszkańcy, podjęte przez nas uchwały chronią mieszkańców ulicy Granicznej przed chaotyczną, wielorodzinną zabudową. Jako radni nie działamy pod wpływem emocji. Zawsze korzystamy z usług, uzasadnień, opinii radców prawnych i innych prawników. Staramy się działać zawsze zdroworozsądkowo, na Waszą korzyść i w Waszym interesie. Drodzy mieszkańcy, wiem, że już jesteście zmęczeni przepychankami słownymi, gęstniejącą atmosferą w naszej gminie, manipulacjami i natłokiem sprzecznych informacji. Niemniej jednak chciałabym się odnieść w takiej formie, jak dzisiaj, do Państwa po to, by zdementować nieprawdziwe informacje, które na swym poście zamieścił pan Mariusz Linner. Panie radny, chciałabym powiedzieć, że wszystkie nasze przedwyborcze obietnice małymi lub większymi krokami zmierzają do realizacji. Nie trzeba o wszystkim pisać na głównych stronach gazet i nie trzeba wypisywać szumnych tytułów w mediach społecznościowych, by poinformować mieszkańców o tym, co się dzieje w naszej gminie i o tym, ile inwestycji jest w tej chwili realizowanych i z jakim skutkiem. Pan Mariusz napisał również o naszej wrażliwości, a tym samym o wrażliwości mojej. Napisał również o tym, że radnym się bywa, a człowiekiem się jest zawsze. Chciałabym Państwu powiedzieć, że nie znam pana Mariusza prywatnie, nie spotykam się z nim towarzysko i nie jemu mówić o cechach mojego charakteru, osobowości czy temperamentu. Absolutną nieprawdą jest, że radni nie są za mieszkańcami i popierają działania dewelopera. Przyjęte uchwały mają na celu zabezpieczyć teren przy ulicy Granicznej przed chaotyczną zabudową, o co wnioskowali mieszkańcy, i jednocześnie chronić tereny cenne przyrodniczo. Radni zawsze słuchają mieszkańców i są wrażliwi na ich opinie. Bardzo przykre jest, że radny opozycyjny w ten sposób uprawia kampanię referendalną, opierając się na manipulacji. Mam nadzieję, że mieszkańcy są rozsądni i nie będą ulegali tego typu manipulacjom. Ja, jako radna, jestem wrażliwa na głos mieszkańców i osoby, które mnie wybierały, o tym wiedzą. Szanowni Państwo, wierzę, że mieszkańcy naszej gminy
są naprawdę mądrzy. Potrafią czytać, potrafią słuchać, obserwują, co się dzieje i nie dadzą się nabrać na takie tanie sztuczki ze strony różnych osób, które próbują tak naprawdę tylko wyrządzić krzywdę naszym mieszkańcom i naszej gminie.